Dziękuję bardzo za zaproszenie. Witam Was na drugiej godzinie nabożeństwa. Kochani, kończy się dzisiaj, jeszcze się nie zakończył. Kończy się tydzień modlitwy. Wiem, że albo będziecie, albo czytaliście już dzisiejszą czytankę z okazji Dnia Modlitwy. Ja będę się odnosił może w części do całego tygodnia, ale chcę mówić o Biblii. Chcę mówić o tej książce, która jest, uważam, najważniejsza dla każdego chrześcijanina. O tym liście Boga do człowieka. Ja tu nieraz mówię, że dla mnie ważnymi książkami jest Droga do Chrystusa czy Życie Jezusa. To są książki, które mnie jakby ugruntowały i pokazały mi miłość Jezusa. Ale myślę, że Biblia jako ta księga ksiąg jest tą naczelną księgą, którą powinniśmy nosić w sercu, przy sercu, w sercu i czytać i te wiadomości, które są zawarte w tej księdze, wdrażać w życie. Zanim zacznę mówić na temat Biblii i o Biblii, chciałbym jeszcze raz krótko zwrócić się do Boga o błogosławieństwo. Wspaniały nasz Ojcze Niebieski, teraz my będziemy otwierać Twój list do nas. Chciałbym Cię prosić o szczególne błogosławieństwo. Chciałbym prosić, aby Duch Święty otworzył nasze serca, nasze umysły, abyśmy z godnością mogli przyjmować to, co chcesz nam pokazać i przekazać. W Twoje ręce się oddajemy na chwilę studium Słowa Twojego oraz na dalsze godziny sobotniego dnia. Niech Ci będzie, Boże Ojcze, chwała i cześć w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym. Amen. Amen. Kochani, chciałbym mówić o Biblii, tak jak powiedziałem. Dlaczego poprosiłem Darka o przeczytanie tekstu z Ewangelii Jana 3,16? Bo tak Bóg umiłował świat. Dlatego, że głównym tekstem całej Biblii to jest właśnie ten tekst. On oddaje całe sedno Biblii. Wszystko to, co jest napisane w Biblii, opiera się na tym tekście, na miłości Jezusa Chrystusa, na Jego poświęceniu. To jest tekst, uważam, najważniejszy w Biblii. Dlatego też chciałem się powołać na ten tekst. Pismo Święte, jak wiecie, jest wspaniałą księgą. Tego nie trzeba jakby mówić. Nie tylko te czytanki, które mamy w tym tygodniu, o tym świadczą, ale studiowanie tej księgi, poznawanie skarb tej księgi, Boga, poznawanie Jezusa Chrystusa i dziejów ludu Bożego buduje nas, a jednocześnie daje wiarę i nadzieję na lepszą przyszłość, bo ta przyszłość jest taka mizerna. Nie możemy się pogodzić w niczym, nie możemy sobie znaleźć miejsca nigdzie tu na świecie, ale tam w Ojczyźnie Niebiańskiej czeka na nas miejsce. Biblia, czyli Pismo Święte, składa się z dwóch ksiąg. Księgi Starego Testamentu i Nowego Testamentu. W sumie jest 66 ksiąg. Ja tak będę mówił, jakbyście nie wiedzieli. Wiem, że wiecie. To jest Stary i Nowy Testament. 39 ksiąg Starego Testamentu, 27 Nowego. Na przestrzeni 1600 lat pisało go 40 pisarzy. To jest 1600 lat pisać jedną książkę, wydaje się dziwne, ale u Boga nie ma nic dziwnego. I ci pisarze nie pisali o czymś innym, tylko pisali o tym samym, tylko w inny sposób. Duch Święty, który patronował powstawanie tej księgi, natchnął każdego z nich tym samym duchem. Ten sam cel, ta sama motywacja. Styl może inny, ale o tym samym pisali. Dziwne to jest, że
I to jest fenomenem Biblii, że ci ludzie, którzy są przeciwnikami Boga, chcieli tą Biblię zniszczyć. Nie uznają tej Biblii i chcieli tą Biblię zniszczyć. I tak jak w tych czytankach możemy przeczytać, że król Jehojakim już spalił tą Biblię, odrzucił ją, tak na przestrzeni dziejów było cała masa ludzi, którzy negowali Biblię, którzy chcieli się Biblii pozbyć, którzy walczyli z Biblią i chcieli ją zniszczyć. I kilka osób tylko, my przytoczę, może nie kilka osób, którzy chcieli zniszczyć, bo jeszcze chcę powiedzieć tylko o cesarzu rzymskim Dekracjanie, który prześladował w IV wieku chrześcijan i za punkt honoru sobie jakby przyjął zniszczenie Pisma Świętego. I niszczył, co popadło. Wszystko. Jakoś mu się nie udało. I poniósł klęskę na tym polu, bo co gdzieś to ktoś odnajdywał Biblię i nie mógł nigdy doprowadzić tego swojego planu do końca, żeby zniszczyć w Cesarstwie Rzymskim i na całym świecie wszystkie Biblie. Konsekwencje ludzie ponosili za to, że tłumaczyli, że rozpowszechniali Biblię. I znowu odniosę się do czytanek. Jan Wycliffe umarł chłopina, ale po 40 lat został wykopany, ekshumowany i jego kości spalone i rozrzucone w rzece. Zemścili się jego przeciwnicy i przeciwnicy Biblii, bo on był tylko tłumaczem. Rozpowszechniał, głosił, ale był tłumaczem. Tak samo William Tyndale też został najpierw uduszony, a później spalony. To czytaliśmy w czytankach. Jan Hus też został spalony na stosie. To wszystko byli tłumacze i propagatorzy Biblii, ale za to, że propagowali Biblię, Słowo Boże, zostali zniszczeni, zostali oni spaleni i wydawało się tym, którzy wykonywali wyroki, czy skazywali ich, że zniszczą Biblię. Nie, Biblii nie zniszczyli. Jak ich brakło, to Waldensi przepisywali ręcznie Biblię i rozpropagowali ją, a więc rozpowszechniali, a więc Biblia jakoś, jakimś cudem nie dała się zniszczyć. Niezniszczalna jest. A dzisiaj to jest fenomen. Słuchajcie, Biblia jest przetłumaczona prawie na 3000 języków. Nie w całości, ale w części, ale prawie na 3000 języków. I wydana jest w 5 miliardach egzemplarzy. To prawie każdy mieszkaniec na Ziemi, no nie, bo jest około 7 miliardów ludzi zamieszkuje Ziemię. Ale prawie każdy mieszkaniec Ziemi może posiadać Biblię. To jest fenomen, że tak była prześladowana, tak była pogardzana, tak ją chciano zniszczyć, a to nie da rady. To coś się dzieje, że ta Biblia jest niezniszczalna. I chwała Bogu za to, że możemy korzystać z niej, możemy ją mieć w domach, czytać, pogłębiać wiedzę na tematy zawarte w Biblii. Chciałbym przejść do sedna, czym jest ta Biblia. I oprzeć się właśnie na tym, co sami pisarze biblijni mówią o tym, co napisali. Pismo Święte zawiera prawdę i wiedzę potrzebną do zbawienia. I prorok Izajasz w 40 rozdziale, będzie parę tekstów, może paręnaście, ale nie za dużo, które chcę przeczytać, bo te teksty mówią o ważności i o tym, co Biblia niesie ze sobą i w sobie. 40 rozdział Księgi Izajasza proroka i 8 werset. Ewangelia Wieczna. Czytajmy 8 werset 40 rozdziału. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale Słowo Boga naszego trwa na wieki. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział.
Ewangelia Mateusza, 24 rozdział i 35 werset. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ewangelia wieczna i wieczne Pismo Święte. A więc trudno się dziwić, że nie mogło być zniszczone. Jak Bóg powiedział, że trawa usknie, ale tu się nic nie zmieni. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. I jeszcze drugi list do Tymoteusza. Otwórzmy sobie drugi list do Tymoteusza. I trzeci rozdział drugiego listu. I 16 i 17 werset. Całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A więc wiemy, że jest wieczna Ewangelia i potrzebna jest do, pożyteczna jest do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Biblia jest objawieniem nauki i woli Bożej. I przeczytajmy dwa wersety. Ewangelia Jana, 17 rozdział. Jan, 17 rozdział. I 17 werset. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Biblia niesie prawdę o zbawieniu. I Jan 6:63, ta sama Ewangelia, tylko 6 rozdział. 6 rozdział Ewangelii Jana i 63 werset. Czytamy takie słowa. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Są duchem i żywotem, czyli żywotem wiecznym. Dla nas. Dla nas. Ta wiedza, którą czerpiemy z Pisma Świętego, jest żywotem wiecznym dla nas. Biblia również zawiera sprawozdanie o Bożym prowadzeniu ludu Bożego i ludzkości w ogóle na przestrzeni dziejów. I tu pierwszy list do Koryntian. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian i możemy przeczytać w liście apostoła Pawła do Koryntian w 10 rozdziale i 11 wersecie takie słowa. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. To, co jest napisane w Biblii, to jak ludzie błądzili, jak odrzucali Boga, ci, którzy przyjmowali Boga, ale szczególnie ci, którzy odrzucali Boga, jest napisane ku przestrodze dla nas, żebyśmy tych błędów nie popełniali, gdyż może nas spotkać taki sam los. I jeszcze jeden werset, list apostoła Pawła do Żydów, czyli do Hebrajczyków. Czwarty rozdział listu apostoła Pawła do Hebrajczyków, czwarty rozdział i 12 werset. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Uniwersalność Słowa Bożego jest zbawieniem dla nas, ale również potrafi osądzić. Pismo Święte jest chrystocentryczne. Tak jak powiedziałem, ten tekst Ewangelii Jana 3:16 mówi
To jest cała zawartość w Biblii. To jest sedno i kwintesencja Biblii. Ale możemy przeczytać więcej tekstów, które mówią właśnie o tym, że Pismo Święte jest chrystocentryczne. I w Psalmie 34 i w 9 wersecie czytamy takie słowa. Psalm 34, 9 werset. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Jakie wspaniałe słowa. Skosztujcie, jaki dobry jest Pan. I błogosławiony jest ten człowiek, który szuka u Niego schronienia. A Psalm 119, otwórzmy Psalm 119 i werset 105. 119 i werset 105. Podobne myśli. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Czy trzeba komentować te słowa? Myślę, że nie. Ewangelia Mateusza. Ewangelia Mateusza, otwórzmy Ewangelię Mateusza i 5 rozdział. 5 rozdział Ewangelii Mateusza i 17 i 18 werset. Jezus mówi: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminą z zakonu, aż wszystko to się stanie. A więc jest niepodważalne słowa zawiera Biblia i nieprzemijające. Ewangelia Jana. Otwórzmy jeszcze 3 teksty. Ewangelia Jana 5:39. Jan 5:39. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. One składają świadectwo. Kłania się Jan 3:16. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. One składają świadectwo. Albo Jan 20, 20 rozdział. 20 rozdział Ewangelii Jana i czytajmy wersety 30 i 31. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Cóż dodać, cóż mówić? Nic. Te słowa są spisane po to, żebyśmy mieli, wierząc w Jezusa Chrystusa, żywot wieczny. Amen. I jeszcze jeden tekst, Rzymian, list apostoła Pawła do Rzymian. 1 rozdział, listu apostoła do Rzymian, 1 rozdział i 16 werset. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy najpierw w Żyda, a potem mnie. Nie Greka, bo Grecy to byli poganie. Najpierw Żyda, potem Greka. Mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Ewangelia Chrystusowa i sam Chrystus sedno w Biblii. A Pismo Święte posiada Boży autorytet i o tym świadczą teksty, które na przykład w swoim liście zawarł apostoł Piotr. Drugi list Piotra, otwórzmy drugi list Piotra i 1 rozdział. Pierwszy wiersz. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dobrowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Bożym. Tak jak mówiliśmy na początku, że tych 40 pisarzy pisało pod wpływem Ducha Świętego, to apostoł Piotr potwierdza,
że to za tym wszystkim stoi Duch Boży. To nie są wymysły czy ludzkie zdania napisane i sformułowane w ten sposób. To są słowa Boże. Za tymi słowami stoi Bóg. I drugi tekst, pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan. Drugi rozdział i 13 werset. Apostoł Paweł tak pisze. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Ewangelia Chrystusowa to jest Słowo Boże. Tam apostoł Piotr potwierdzał, tu potwierdza apostoł Paweł. Ale kto jest tłumaczem Słowa Bożego? Jak modliliśmy się o prowadzenie Ducha Świętego, tak w pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł pisze w ten sposób. Pierwszy list do Koryntian, drugi werset, przepraszam, drugi rozdział. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, drugi rozdział i czytam od 9 wersetu. Od 9 do 14. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Wspaniała obietnica. Albowiem sam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, oprócz Ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg? Nigdy nie poznał tylko Duch Boży. Ale myśmy otrzymali nie Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzy. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla nich głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Duch Boży jest wykładowcą Pisma, jest tłumaczem Słowa Bożego. A przeczytajmy z Ewangelii Łukasza, jaka prawda jest zawarta w Piśmie i czy jest zawarta. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. 24 rozdział Ewangelii Łukasza. I czy ta prawda jest zawarta w Starym Testamencie, czy w Nowym Testamencie? 24 rozdział i czytam 27 werset. I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Jezus Chrystus wykładał, co było napisane we wszystkich pismach. A było napisane, jaki testament był napisany, z jakiego korzystał Pan Jezus? Ze Starego Testamentu. Ale przeczytajmy 44 werset również. Potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Czyli to, co się miało dziać, było opisane w Starym Testamencie i Jezus już mówił w Nowym Testamencie. Bo życie Jezusa jest opisane w Nowym Testamencie. I Pismo Święte jest ochroną przed zwiedzeniem. I myślę, że możemy sobie przypomnieć, bo nieraz studiowaliśmy w zeszłym kwartale te teksty, ten tekst właściwie z Dziejów Apostolskich, 17 rozdziału. O Berejczykach. 17 rozdział Dziejów Apostolskich, 11 werset. Ci, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice, przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma,
czy tak się rzeczy mają. Żeby się ugruntować w tym, czy ktoś nam mówi prawdę, czy nas nie zwodzi, badajcie pisma, czy tak się rzeczy mają. Berejczycy to robili i to nam zaleca Bóg, żeby badać pisma, czy tak się rzeczy mają, czy nie jesteśmy wprowadzani w błąd. I chciałbym jeszcze przeczytać i ostrzec przed dowolną interpretacją Pisma Świętego. Takie ostrzeżenie jest zapisane w księgach Przypowieści Salomona. Otwórzmy Przypowieści Salomona. Trzydziesty rozdział i piąty i szósty werset 30 rozdziału Przypowieści Salomona. Każde słowo Pana jest prawdziwe. Ono jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. I otwórzmy jeszcze Ewangelię Mateusza, 5 rozdział. Piąty rozdział Ewangelii Mateusza i 17 i 18 werset. Już czytałem go raz. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się spełni. A więc Jezus to mówi o tym, żeby nie dodawać, nie ujmować nic ze Słowa Bożego. I jeszcze jeden werset przeczytamy w temacie ostrzeżenia przed dowolną interpretacją. Objawienie świętego Jana, 22 rozdział, ostatni rozdział objawienia świętego Jana i 18 i 19 werset. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plak opisany w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. A jaka jest uniwersalność Pisma Świętego? To Paskal napisał w ten sposób. Pismo Święte zawiera dość jasności, aby wybranych oświecić i dość zawiłości, aby ich utrzymać w pokorze. Słuchajcie uważnie. Ale dla zatwardziałych zawiera dość ciemności, aby ich oślepić, jak również dość jasności, aby ich jako winnych słusznie potępić. Pismo Święte może wszystkich. Wszystko zrobić, ale jeżeli przyjmujemy Pismo Święte, to wybranych oświeca i kieruje do zbawienia. I utrzymuje w pokorze, jak tu pisze. Ale dla zatwardziałych zawiera dość ciemności, aby ich oślepić, jak również dość jasności, aby ich jako winnych oskarżyć i potępić. Wspaniałe mamy książkę. Pozycje, wspaniałe dzieło. Tak jak mówiłem, to jest list Boga do ludzi i nie wiem, czy jeszcze kiedyś będzie inny taki. Chyba nie. Chyba nie, bo to jest, już później się będziemy spotykać z Bogiem twarz w twarz osobiście. A to jest na przestrzeni dziejów opisane wszystko, co nam potrzebne do zbawienia. I ten tekst, który został czytany i przywoływany do mnie z Ewangelii Jana 3,16, zawiera wszystko to, co Biblia chce nam i Bóg w Biblii chce nam przekazać. Amen. Amen.